Detal, najciekawsze nawet znalezisko, jest bezwartościowe dla pisarza, jeżeli nie przydaje się fabularnie. Przysłowiowa strzelba w pierwszym akcie, skoro już wisi, to musi wisieć po coś i w tym ostatnim akcie wypalić. Dopiero wtedy należy sobie zadać pytanie, gdzie najlepiej otruć konia: w stajni czy na łące? Ja nie wiedziałem, że ja potrzebuję mistrza, bo przecież wszyscy byliśmy genialni, więc na cholerę nam jakiś mistrz. Bo zauważ, że nawet wielu dobrych zawodowych autorów umie pisać tylko jednym stylem. No powiedzmy dwoma. Życie, Tekstu napisanego na scenę jest o wiele bogatsze, o wiele ciekawsze dla twórcy niż życie tekstu prozatorskiego, który jest papierowy. On nie przybiera ludzkich postaci inaczej niż wyobraźni czytającego. Pisarz autor kryminałów, opowiadań, esejów, publikacji popularno-naukowych, dramatów, scenariuszy filmowych i słuchowisk radiowych prowadzący kursy kreatywnego pisania laureat licznych nagród, takich jak Złoty Pocisk, Nagroda Wielkiego Kalibru, Nagroda Artystyczna Miasta Lublin i Kryminalna Piła. Przed Wami Marcin Wroński. Dzień dobry, dobry wieczór. Nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie. pójdzie. Witam cię, Marcinie, serdecznie w podcaście Ty tu tworzysz. Jest mi bardzo miło, że możemy porozmawiać. Bardzo Ci dziękuję Robercie za zaproszenie. Długo na to czekałem. Wreszcie się doczekałem. Cieszę się. O, to ciekawe. Myślałem, że to ja czekałem długo, ale nie będziemy się licytować chyba. Ty należysz do takiej grupy twórców, która tworzy w dziedzinie, w której ma wykształcenie. Ja mam wykształcenie na nauczyciela języka polskiego, i właściwie tylko takim wykształceniem mogę się legitymować, jakkolwiek potrafię robić różne rzeczy, naprawić spłuczkę, od takie tam. Ale nie no, można by mówić o wykształceniu, gdybym był chociażby historykiem, no, ale prawnikiem. Ale filologię polską skończyłeś. Co to tak, za nie? wykształcenie? No, no jak to co? Yy, znaczy, by, <grym> <grym> oczywiście żartuję, wykształcenie <grym> bardzo dobre i nie twierdzę, że nigdy w życiu mi się nie przydało. Natomiast to nie jest tak, żeby ono w najmniejszym stopniu, a w każdym razie w większym stopniu niż wykształcenie historyczne, prawnicze, jakiekolwiek, które ma coś... Wspólnego z tekstem, z czytaniem i z analizowaniem tego tekstu, przydawało się do pisania bardziej. Oczywiście niektóre uniwersytety gdzieś tam wokół polonistyk tworzą w. Dodatkowe studia z kreatywnego pisania, ale to ma zupełnie inny charakter i jest raczej ciekawostką niż normą w polskim systemie uniwersyteckim. No tak, a zanim te studia, to w Twoim dzieciństwie i wczesnej młodości, jakieś były takie sygnały, które zapowiadały, co to się wydarzy w przyszłości? A tak, takie sygnały oczywiście były, bo zawsze lubiłem pisać i nigdy nie sprawiało mi to trudności. Więc jakby siłą rzeczy chętnie w tego rodzaju aktywności wchodziłem, w zupełnie nieobowiązkowe, a gdy się ma lat naście, to człowiek lubi się jakoś kreatywnie wyżyć, przynajmniej niektóry człowiek, więc niektórzy wtedy uczą się grać na instrumencie, inni na przykład grają w zespołach teatralnych, a ja uparłem się, żeby pisać. A to co, byłeś takim ulubieńcem pani od polskiego? Yy. Czy nie bardzo? znaczy zależy które akurat w moim życiu tak się poukładało, że chociaż nie zmieniałem szkół, ale panie polonistki bardzo mi się zmieniały. Ale to nawet nie chodzi o to, że ja jakoś szczególnie się przykładałem, przynajmniej przez większość mojej kariery w szkołach podstawowych i średnich. Natomiast ewidentnie miałem do takich aktywności jak pisanie, czytanie, wypowiadanie się. Na temat tekstu przeczytanego przychodziło mi to wszystko dość łatwo, w zarówno lekcji języka polskiego w szkole, jak i w polonistyka uniwersytecka, która no, jest takich lekcji naturalnym przedłużeniem i pogłębieniem. To nie są zajęcia uczące pisania, no może troszkę. Ale, ale tylko z akcentem na troszkę. To, to są wszystko dziedziny, które uczą czytać ze zrozumieniem, a przynajmniej uczyły w dawniejszych czasach. No tak. Ale ty debiutowałeś sztuką teatralną, tak? Dobrze, ja wyczytałem gdzieś? Czy... Yy, tak. I mało kto o tym wie, nawet ja sam yy, yy, nie bardzo tego pamię to pamiętałem przez wiele lat. Tak, będąc w maturalnej klasie otrzymałem dość nieoczekiwane zamówienie, bardzo pokątną drogą. Istniało wówczas przy Wojewódzkim Domu Kultury, tym takim tym sympatycznym na Dolnej Marii Panny. A już go tam nie ma. A już go tam nie ma. Studium teatralne, takie po, po, nawet nie wiem jaki ono miało status. Czy bardziej pomaturalny, czy bardziej podyplomowy, chyba bardziej pomaturalny lub też... Ogólnorozwojowy. Ci słuchacze tegoż studium potrzebowali zrobić sztukę, a ponieważ jeden z uczestników tych, tych zajęć był moim znajomym, wiedział, że, że pisze i zapytał, czy nie napisałbym sztuki dla nich. I tak zrobiłem. No i cóż to była za sztuka? A głupia, ale, <laughs> ale bardzo ambitna. <laughs> <Głupia>. <laughs> Miała tytuł w absolutnej ciszy, o. i chodziło tam. Mówiąc bardzo w największym skrócie o poszukiwanie, o pytania na temat istnienia bądź nieistnienia Boga, który tutaj był utożsamiany z autorem sztuki. Część postaci na scenie wierzyła w istnienie autora sztuki, a część nie i na tym tle no, dochodziło między nimi do sporów, mordobić i tym podobnych rzeczy. Coś jak u nas teraz, <laughs> No dobrze, a potem to co było? Kryminalne czwartki w Radio Lublin? Ach, tak? to Jakieś długo, długo później. Teatrzyk Zielone Oko. Kryminalne czwartki zresztą to, to wcale nie ja, ale w Agata Kozdybała z Radia Lublin, która jest nie tylko znawczynią literatury, to też dziennikarką, ale też polonistką z wykształcenia. To był jej pomysł, żeby właśnie w Lublinie Powstało coś w rodzaju festiwalu kryminalnego, tylko nie festiwalu kryminalnego, który, ma, który zdarza się raz do roku, ale takiego pełzającego, który, który ma swoją odsłonę co miesiąc. I to już od niesamowite od ponad 10 lat Agata Kostybała zaprasza do, do Radia Lublin. Najlepszych, wybranych przez siebie autorów. Tak, tybinałów. myśmy się chyba tam spotkali, tak? Pierwszy raz przy tej okazji, tak, chyba tak, tak. Tak, było. Ale skoro pytasz o moją aktywność teatralną, no to ona przez wiele lat była w uśpieniu i jej, i jakby wznowienie tej działalności, co zawdzięczam z kolei w Łukaszowi Wit-Michałowskiemu, reżyserowi, którego przedstawiać nie ma potrzeby, prawdopodobnie, no bo to jest twórca mieszkający, tworzący w Lublinie, ale znany w, no nie tylko w Polsce. I y, to on mi zaproponował znów w, w, wejście w, w, w projekt najpierw legend lubelskich, takich krotochwilek ulicznych, a potem w coraz poważniejsze projekty. No i ta Nagroda Artystyczna Miasta Lublin to też się z tym wiąże. Y, tak, tak? To, dostaliśmy ją wspólnie za, no, za naszą chyba najciekawszą, największą, najdroższą realizację, czyli za... Adaptację sceniczną y, pogromów przyszły wtorek jednej, jednego z moich kryminałów. No i jak wygląda taka mm, Twoja współpraca z reżyserem teatralnym czy filmowym? Jaki ty masz wpływ na to, co się dzieje? Mnie tego teatru brakowało. Nawet nie wiedziałem, że aż tak bardzo. Dopiero gdy w to wszedłem znów i, i zobaczyłem nie tylko efekty, ale też wszedłem w to zakulisowe życie teatralne, które jest czymś bardzo specyficznym i w życiu. Pisarzy nie ma ono swojego odpowiednika, czymś kompletnym. No na czym to polega? Przybliż nam A na to... magii. na magii, <gry> dlatego że kiedy piszesz książkę, no to jakiejś możesz się spodziewać odpowiedzi, recepcji, sprawdzenia tego, co rzeczywiście wyszło, jak nie recenzja i spotkanie z czytelnikami. Jak wiadomo, recenzji już prawie nikt nie pisze. Zawód recenzenta rozumiany tak, jak, jak to było jeszcze 10, 15, 20, nie mówiąc o 50 lat temu. Nie, coś takiego już nie istnieje. No to cóż, no to chwała tym bohaterom, którzy jeszcze to robią. i, i Którzy to robią dobrze, tak. z pasją, z przekonaniem i z szacunkiem. Wobec, nie mówię już o szacunku, wobec autora, czy wobec tekstu, bo to nie jest obowiązkowe, ale z szacunkiem wobec czytelników, którzy, no, chcieliby dostać wartościową opinię i wiedzieć, czy wydać swoje pieniądze na taki czy owaki bilet, lub taką czy owaką książkę. Ale, ale zapytałeś mnie o teatr, więc, mm. więc cóż, twórca prozy może, ma szansę tylko na taką opinię lub opinię czytelników na spotkaniu. Natomiast czymś zupełnie innym jest, gdy słyszysz ze sceny, widzisz ze sceny, jak twój tekst układa bądź nie układa się w ustach prawdziwej postaci. Znaczy, no nie prawdziwej, bo, bo to jest aktor, a nie ta postać. Ale mimo wszystko, jak się to układa w ludzkich ustach, w ludzkiej postaci. I to jest już pierwsza rzecz. Potem mamy też tę publiczność, która klaszcze bądź nie klaszcze. No i na koniec mamy to, co się dzieje po premierze, czy po, po wielu ważniejszych przedstawieniach, czyli to, te wewnętrzne spotkania zespołu. Pomijam już próby, na których też się przecież dzieje mnóstwo rzeczy. Gdy twórcy spektaklu rozmawiają o no, różnych rzeczach, rozmawiają rozmawiają także o tym, co się w domu dzieje. Dzieje albo co w polityce się dzieje, ale w, w większej części rozmawiają o tym, co właśnie wspólnie zrobiliśmy i jak to wypadło. Także życie. Tekstu napisanego na scenę jest o wiele bogatsze, o wiele ciekawsze dla twórcy, niż życie tekstu prozatorskiego, który jest papierowy. On nie przybiera ludzkich postaci inaczej niż wyobraźni czytającego. sam proces twórczy powstawania tego dzieła dla teatru, dla nie wiem, radia, dla słuchowiska, bo przecież i słowiska chyba też robiłeś i do książki, to czym się różni taki z twojej strony jak się zabierasz za to? Czy to nie ma różnicy? Y no, ma przede wszystkim czy dramat, czy scenariusz zawiera mniej znaków. A zatem sama. Klawiatura się mniej zużywa. Zużywa się mniej klawiatury, tak, tak. Więc jest to już pierwszy plus. Natomiast nie, nie oznacza to, że wymaga to mniejszego wysiłku umysłowego, twórczego, takiego formalnego. No bo cóż, w prozie przeznaczonej. Do czytania. Różne mielizny można zamaskować no, pięknym opisem przyrody, zabawnym epizodem, ciekawym, frapującym dialogiem. Trudno natomiast zamaskować dziury w, w dramaturgii w przypadku takiego w, w, w dzieła jak słuchowisko. Także tekst dramatyczny, chociaż w mniejszym stopniu, a już zwłaszcza scenariusz filmowy. Tam się nie da niczego zamaskować. Tam po prostu dziury widać i one biją w oczy. Potem biją w oczy widzów nierzadko. albo w uszy. Albo w uszy. Czyli krótko mówiąc, to też jest taki niezły trening dla pisarza, bo wymaga większego wysiłku i to później procentuje w pisaniu książki, powieści. Do końca nie wiem. Bo to są jednak inne działalności. Słuchowisko, szczególnie słuchowisko, biorąc pod uwagę samą konstrukcję, sam sposób przebiegu fabuły, jest, jeśli chodzi o skomplikowanie intrygi, dziełem niesamowicie prostym. Gdy się je czyta, jak książkę, można powiedzieć wręcz prostackim. Wynika to z bardzo prostego powodu. Jednak nasze uszy. Rejestrują nieco mniej niż oczy. W przypadku większości z nas, oczywiście są słuchowcy, ale większość z nas ma tak, że znacznie szybciej zapomina to, co usłyszeli, niż coś, co przeczytali bądź usłyszeli i obejrzeli. Gdy pisze się opowiadanie czy powieść, ten e, stopień komplikacji fabuły musi być większy, żeby czytelnik nie od razu zorientował się, kto zabił. E, a w słuchowisku na, e, zbyt skomplikować nie trzeba. Scenariusz z kolei filmowy musi być, e, oczywiście może być zagmatwany, błędne tropy jak najbardziej, ale musi to być klarowne i musi to być e, w sposób absolutny funkcjonalne. E, gdy dziś oglądamy znakomite rzeczy, Rzeczy, takie jak o, na przykład dekalog Kieślowskiego i Piesiewicza. My dziś tak widzimy, jak to się wszystko wolno dzieje, jak to się niesamowicie wolno dzieje. No, dziś widz jest przyzwyczajony do nieco, nieco innego tempa, ale też dzięki temu, że to się tak wolno dzieje, jesteśmy w stanie wychwycić, jak. Każdy element, każda bzdurka na ekranie ma znaczenie i jak, jak ona później funkcjonalnie podpiera całą resztę. Więc pytasz, czy to ma znaczenie dla twórcy? Ma znaczenie dla twórcy, bo uczy. Uczy sensu, uczy funkcjonalności, czy też raczej inaczej. Nie powinno się w ogóle przystępować do pisania czegokolwiek, jeżeli nie mamy tego ułożonego w głowie na tyle, że nie dostrzegamy, że ta y, przysłowiowa strzelba w pierwszym akcie, skoro już wisi, to musi wisieć po coś i w tym ostatnim akcie wypalić. Ale y, właśnie tworzenie takich y, rzeczy o wyższym stopniu funkcjonalności, y, czy o raczej większym znaczeniu, jeśli chodzi o tę funkcjonalność, y, Elementów intrygi. No, wiele podpowiada. Tak, do warsztatu to jeszcze wrócimy, ale ty powiedziałeś kiedyś, że pierwsze 15 lat Twoich twórczych lat było nieudanych. Czy raczej zmarnowanych? Zmarnowanych dlatego, że ja właśnie tych wszystkich rzeczy, o których dzisiaj jestem w stanie tak mądrze i ze swadą opowiadać, nie znałem, nie wiedziałem. O tym nie umiałem tego robić. Takie coś jak funkcjonalność było mi zupełnie obce. Nikt mnie tego nie uczył, a niestety uczenie się samemu na podstawie jedynie czytanych książek, oglądanych sztuk czy filmów. To jest trochę mało, jeżeli ta wyobraźnia twórcza nie zostaje od razu ukierunkowana na sensy. Nie chodzi o to, żeby się ograniczać w czasie, kiedy piszemy, myślimy. Chodzi tylko o to, żeby po prostu mieć w głowie, że wszystko jest po coś. Co sprawiło, że ty nie zrezygnowałeś przez te? Bo to 15 lat to trochę tak do sukcesu. To trzeba mieć trochę zaparcia, żeby wytrzymać, nie? No, szczęśliwie, ja w ciągu tych 15 lat wiele razy porzucałem to zajęcie i podejmowałem je na nowo. No cóż, nie byłem przecież pisarzem, który z tego żyje, żyłem z zupełnie innych rzeczy, a pisałem sobie popołudniami. Tak jak to popołudniami bywa, raz człowiek ma ochotę podlać kwiatki, raz nie ma ochoty podlać tych kwiatków, więc ja je raz podlewałem, raz nie, raz Usiadłem i spróbowałem coś napisać, a raz zostawiałem to sobie na kolejny dzień. Jakkolwiek nie pochwalam tego, to nie jest dobre. Jeżeli już myślimy o pisaniu, jednak trzeba robić to w miarę systematycznie. No i co? Pierwszy sukces taki przełomowy, z tego co czytałem, to było opowiadanie science fiction, tak? Tak, to był spektakularny sukces. Znaczy, to była chyba trzecia nagroda, więc może nie było on aż tak spektakularny, ale było to bardzo ważne wydarzenie w moim życiu, bo z nastoletniego kandydata na pisarza, który sobie pisał, w, 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 i, a jego czytelnikami byli w, w, w Przyjaciele z podwórka, czy koleżanki i koledzy z klasy, stałem się nastoletnim pisarzem, który wszedł w środowisko innych nastoletnich pisarzy. A zatem miałem już koleżanki i kolegów po piórze, z którymi rzeczywiście spotykaliśmy się często, rozmawialiśmy, zaczęliśmy tworzyć fanziny, więc można powiedzieć, staliśmy się już redaktorami, wydawcami. Tak, byłem nawet na czę. Przez jakiś czas pamiętam takiego. To, 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 to istotna sprawa, ale przede wszystkim chodziło tutaj o to, że wszedłem w jakieś środowisko, które y, ludzi o podobnych zainteresowaniach, ludzi, którzy mieli swoich znajomych, no i no i właśnie, tak, tak. Łukasz Wit Michałowski, znany reżyser teatralny, wówczas bardzo młody prozaik i poeta, bardziej prozaik, był jednym z, jedną z tych osób, którą poznałem, które jakoś przez to środowisko przeorbitowały i dzisiaj większość z tych ludzi w ogóle nie zajmuje się żadnym pisaniem, zniknęli z pola widzenia. Natomiast w w tamtym czasie to było bardzo istotne, żeby być w jakiejś grupie. Nie grupie wsparcia, bo zupełnie nie o to chodzi, ale grupie, która. Ma w, jakiś wspólny cel, wspólną ma, drogę? Która miewa wspólny cel, miewa wspólną drogę, ale zarazem jest też taką grupą recepcyjną. Dobrą grupą recepcyjną, no bo zajmując się podobnymi rzeczami, ma jakieś o tym pojęcie statystycznie ciut wyższe niż czy też stopień zaangażowania ciud wyższy niż statystyczny nastoletni czytelnik. Czyli trochę tacy testerzy, tak? Trochę testerzy, trochę recenzenci, trochę doradcy, trochę też ludzie, którzy mając nieco inne gusta, wzorując się na nieco innej, innych autorach, jakby swoim warsztatem też podpowiadają, jak pewne rzeczy można zrobić inaczej. To był taki rzeczywiście ważny impuls, żeby pisać bardziej różnorodnie, żeby próbować różnych stylistyk i generalnie pisać więcej. Z tym, że co, co dzisiaj bardzo dostrzegam, zabrakło tam jednego bardzo ważnego elementu mistrza. Mistrza, który by nie narzucał, ale właśnie mówił, że gdy piszesz to należy zrobić plan. Gdy piszesz, to należy zwracać uwagę na to, aby te elementy opowiadania wzajemnie się podpierały, funkcjonowały w pewnej strukturze. Ja wiem, mówienie młodym ludziom, z których bucha energia, którzy chcieliby po prostu całą swoją duszę wylać na tę kartkę papieru, mówienie im o strukturze, to chwilami jest grochościane. Ale jeżeli się tego nie mówi, no to efekt jest taki, że potem taki Wroński przez 15 lat żyje i nie wie co to struktura. Tak, to ciekawe jest, bo rzeczywiście ja rozmawiając z wieloma ludźmi taki... Motyw potrzeby mistrza się przewija. Przepraszam, że wejdę ci w słowo. Ja nie wiedziałem, że ja potrzebuję mistrza, bo przecież wszyscy byliśmy genialni. No tak. E, więc na cholerę nam jakiś mistrz. Ale mimo wszystko, gdyby on był, być może my byśmy często myśleli o, o nim w takich kategoriach, że e, nudzi, mhm. e, smęci, przesadza. Ale mimo wszystko coś by do, do tych durnych głów wpadło. E, więc to nie była potrzeba mistrza, którą ja sobie uświadamiałem, tylko potrzeba mistrza, która była mimo e, w, mm -hmm. mojego braku świadomości, że ona istnieje. No tak, o, mistrza świadomości nie miałeś, że potrzebujesz, ale jakieś fascynacje na pewno były w, 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 wtedy literackie. Tak, głównie autorami, którzy już i tak nie żyli, więc trudno ich uznać za mistrzów, ale to był też ten moment, kiedy y, nauczyłem się małpować, bardzo sprytnie małpować. Można powiedzieć, że zostałem, y, miałem zadatki na fałszerza literackiego, bo y, wchodząc jakby w, to, w tę grupę Młodych, ambitnych ludzi. Ja im pożyczałem książki, oni mi pożyczali książki. To był ten moment, kiedy z, z człowieka, który myślał, że zostanie biologiem, a od czasu do czasu będzie sobie pisał literaturę science fiction. No, stałem się artystą, a w każdym razie kimś, kto zaczął się interesować bardzo różnymi pisarzami z różnych orbit. To był czas, kiedy właśnie poznałem Gombrowicza, Szulca, Stachurę, Chłaskę i wielu innych nieżyjących, a kultowych autorów. I te fascynacje się zmieniają? Tak, one oczywiście, że się zmieniały, bo to w, 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 przecież było na zasadzie, w, że ktoś z nas w, Podsuwał kolegom, koleżankom książkę, którą właśnie przeczytał i która zrobiła wrażenie. Pamiętamy, że wszyscy czytaliśmy też Lot nad Kukułczym Gniazdem i paragraf 22, to, to, to był jakby szereg. Obowiązkowy, lektura była. Których... Ach, Moskwe, Pietuszki, Jerofiejewa także. Ponieważ był to czas, kiedy wpadały mi w ręce książki bardzo różne. Gdy się nimi fascynowałem, zauważałem możliwości zupełnie innego pisania, nie znałem do tej pory, zupełnie innej stylistyki, humoru, zupełnie innych tematów czy zupełnie innej formy. Ja to wszystko starałem się naśladować, wszystko co mi się podobało, oczywiście. I wtedy okazało się, że moim chyba najistotniejszym wtedy, jedynym atutem, był swego rodzaju słuch muzyczny do literatury. Mówię o słuchu muzycznym, bo, bo nie jest to rzecz, yy, której yy, yy, łatwo się formalnie nauczyć. Chodzi tu raczej o pewną ta zdolność podsłuchiwania czyjegoś stylu mówienia i naśladowania go, nie w sensie notowania co napisał, ale ciągnięcia tego w podobnym stylu. No więc nauczyłem się pisać jak Łasko, nauczyłem się pisać jak Schulz, oczywiście w znaj znajmy miarę. No nawet umiałem pisać to, jak Gombrowicz, jak Buchakow. i to była bardzo cenna umiejętność, która mi się później wielokrotnie w życiu przydała, to zauważ, że nawet wielu dobrych zawodowych autorów umie pisać tylko jednym stylem, no powiedzmy dwoma, co można porównać do muzyka, który gra tylko na jednym instrumencie. Jasne, zawodowi muzycy specjalizują się w jakimś instrumencie, ale tak naprawdę umieją grać jeszcze na paru. To jest ciekawe, bo to jest takie zagadnienie, które w wielu dyscyplinach jest, że. Te, swoją kreatywność rozwijamy w pierwszej kolejności, naśladując jakieś wzorce, a potem to modyfikujemy i dochodzimy do jakichś swoich stylów, prawda? Tak naprawdę, przecież styl Wrońskiego, a nawet styl Masłowskiej, nie jest stylem Masłowskiej czy Wrońskiego, ale pewną wypadkową, pewną częścią wspólną innych melodii, które w życiu usłyszeliśmy. Tak, to chyba rzeczywiście takie jest i to nie tylko w twórczości. Mówiłeś trochę o tej potrzebie stworzenia takiego miejsca i jakiegoś schematu dla, czy przestrzeni dla, dla, dla tej kreatywności. Ty, ty masz jakieś taki, nie wiem, ustalone godziny, kiedy piszesz, masz taką, że mam tyle i tyle dziennie napisać słów, albo nie wiem, jakieś rytuały masz takie? Że zaczynasz, nie wiem, od zapalenia papierosa i wypicia kawy. Że, no, od tego to w ogóle trzeba dzień zacząć, bo, bo inaczej nie warto wstawać. Ale nie, nie, to mi się trochę pozmieniało i mam nadzieję, że znowu wrócę do y, ścisłej regularności. Y, ale tak, tak rzeczywiście było. Starałem się y, y, siadać w miarę wcześnie, w, znaczy bez przesady, tam między ósmą a dziesiątą i pisać y, dziennie pięć stron. Potem, gdy pewne takie wciąż zawodowe, ale pozapisarskie obowiązki trochę mnie przygniotły, no bo cóż, czy współczesny twórca, no niestety musi też istnieć społecznie, a te wszystkie Facebooki i inne historie, w tym też wyjazdy, spotkania z czytelnikami, wywiady, to, to jest bardzo czasu. przyjemne, ale to wszystko zajmuje czas, którego się już na pisanie nie. Nie przeznaczy, więc w pewnym sensie warto być twórcą mało znanym, bo tylko wtedy ma się ten, ma się ten komfort. Ustalenia sobie, że od godziny tej a tej piszę i rzeczywiście z dużym prawdopodobieństwem nikt nam nie przeszkodzi. Potem bywa już bardzo różnie. W takiej sytuacji popularności, jaką ty masz, to już kto inny trochę ten harmonogram ci ustala, tak? To jest tak, że ten harmonogram trochę się rozpada, że do pewnego momentu rzeczywiście byłem w stanie go kontrolować, potem to się. To się wzięło i, te, i rozpełzło, ale to z bardzo różnych, różnych przyczyn, no bo też sytuacja związana no, z życiem literackim jest niesłychanie dynamiczna i ona się w, w ciągu ostatnich paru lat zmieniła bardzo i to kilkakrotnie, bo nie zapominajmy o takim przecież bardzo istotnym wydarzeniu, jak COVID i lockdown, który w wielu, zawodach wszystko na, wywrócił. wywrócił i przemieszał. Ale też zarazem stworzył szanse, które istniały, tylko jakoś nikt nie brał ich do końca na poważnie. Takie jak robienie różnych rzeczy online. Tylko, że co chciałem powiedzieć, ta łatwość dostępu Powoduje też przymus dostępu, mhm. znacznie y, większy niż y, kiedyś. Jakby odpowiedź, no przykro mi, nie mogę pojechać do Warszawy w przyszły wtorek, nie jest żadną odpowiedzią, bo przecież na Zoomie mogę być. Dobrze, ale przejdźmy do tego, jak ty tworzysz powieści. Tworzysz po pierwsze świat. Tak, tak się domyślam, że jak przystępujesz do pisania powieści, no to musisz stworzyć jakiś świat. Nie? Czy też raczej biorę świat, który jest, no ale pamiętam i y, 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 że kiedy jeszcze zajmowałem się fantastyką, pod tym względem dobrze wspominam tamte czasy, że rzeczywiście wszystko zaczynało się od tworzenia świata. Włącznie, z wymyślaniem innej kultury, innej technologii, czy innej przestrzeni. Mam na myśli chociażby tworzenie jakichś mapek mniej, mniej lub bardziej zaawansowanych. W tym, czym zajmuje się w teraz i, czym, i co już prawdopodobnie ze mną zostanie, ten problem odpada, ponieważ świat komisarza Maciejewskiego, czyli przedwojenny, kryminalny Lublin, no czy szerzej przedwojenna, kryminalna Polska, czy gdy pisze rzeczy bardziej współczesne, no to świat obecny, czy świat lat 70 80 to są światy dane i tylko należy je zrekonstruować, przypomnieć je sobie, lub się ich nauczyć. Ale tak, tak, zaczyna się to od y, tworzenia y, świata, y, czyli czy uczenia się świata, ale na potrzeby fabuły, y, bo czego nie wiedziałem jako y, twórca y, jeszcze nieobeznany ze strukturą, a co wiem teraz y, i czego uczę teraz, że funkcjonalność polega też na tym, że nie można sobie powiedzieć: chcę napisać o koniu. Bo to nie jest jeszcze żaden plan. Chcę napisać o tym, jak koń został otruty. O! to już jest jakieś sensowne założenie. Dopiero wtedy należy sobie zadać pytanie, gdzie najlepiej otruć konia? W stajni czy na łące? I w zależności od tego, albo tworzyć świat stajni, albo tworzyć świat łąki. Ja oczywiście bardzo to upraszczam, ale yy, myślę, że rozumiesz i, i, i nasi słuchacze też jakby zaczynają rozumieć, w jakim kierunku te pytania powinny padać. No tak, Bo, ale ten świat też musi być wiarygodny przede wszystkim. Tak, tak. Może nawet bardziej... Że... Jest ważne niż to, czy jest osadzony w rzeczywistości, ale y musi być. Oczywiście, tylko że o ile otruty koń jest to jakieś frapujące wydarzenie i dopiero wtórnie zaczynamy się zastanawiać, czy umieścić tego konia na łące czy w stajni, to jest to podporządkowanie miejsca historii. Natomiast jeżeli powiemy sobie, że chce napisać o łące, może się okazać, że napiszemy o fruwających motylkach, które nikogo nie obchodzą. Bo nie ma w tym żadnej dramaturgii, że motylek fruwa. No tak. Słabe napięcie. Żadne. Można o tym namalować obraz, ale nie tworzyć historii. I owszem, no, to, że przystępując do tworzenia postaci komisarza Maciejowskiego i kryminałów o nim. Ja wiedziałem, że chciałbym, żeby to się działo w przedwojennym Lublinie, ale musiałbym ten pomysł porzucić, gdyby okazało się, że on zupełnie nie klei się z fabułami, które zacząłem konstruować. A dlatego tych fabuł było 10 na razie przynajmniej, a nie 27. Bo tylko 10 z tych fabuł, które wymyśliłem, rzeczywiście pasowało mi do tego miejsca. No ale też pewna dokumentacja, nie, jakieś detale to, to wszystko jest ważne w tym, w tym, co ty piszesz, jak piszesz. Nie? Tak, tak, tylko że znów detal, najciekawsze nawet znalezisko, jest bezwartościowe dla pisarza, jeżeli nie przydaje się fabularnie. Jeżeli samo nie jest zaczynem jakiejś opowieści, jak chociażby notka prasowa ze sztandaru ludu z 1945 roku o tym, że dziewczynka zaginęła, puszczono pogłoskę, jakoby to Żydzi ją porwali i zaczęły się nastroje przedpogromowe i prawie, że do pogromu doszło, ale okazało się, że dziewczynka wcale nie zginęła, tylko uciekła, bo bała się przyznać. Ojcu, że nie zdała do następnej klasy. I, I to faktycznie miało miejsce. Jak najbardziej. I taka notka prasowa stała się powodem, dla którego napisałem pogrom w przyszły wtorek, bo ponieważ nikt nie wiedział, dlaczego to się skończyło tak, jak się skończyło, że do pogromu nie doszło, no to tylko ja byłem w stanie udzielić na to odpowiedzi, żaden historyk, bo komisarz Maciejewski żył jeszcze. Nie był już co prawda po wojnie komisarzem, ale żył i mógł w tym wziąć udział, mógł tę sprawę rozwiązać, mógł czy też mógł tę y, bombę rozmontować. I to jest przykład dokumentacji y, wartej uwagi. Na, y, natomiast jeżeli. Y, 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 Doczytamy się, że biedny bezrobotny yy, yy, z Lublina pojechał do Warszawy myśląc o tym, że tam znajdzie pracę, ale nie znalazł, więc wrócił do Lublina i się powiesił. To nie jest to już historia tej wagi. Może to być historia jakiejś, jakiegoś pobocznego bohatera drugiego planu. Natomiast jeżeli przeczytamy, że w, w tych latach w, w knajpie w, w jakiejkolwiek wprowadzono nowe menu. No to ja nie wiem, czy to się przyda, czy to się nie przyda. Jeżeli bohaterowie akurat w tej knajpie będą, być może te no, to nowe menu. W, Będzie jakimś elementem. Jakimś takim. jednym zdaniem, czy fragmentem. Ozdobnikiem, ozdobnikiem. Ozdobnikiem. I tyle. A kolor kamienic, no, Boże, kochany, no, co kogo obchodzi kolor kamienic? I to są właśnie te elementy, które sprawiają, że coś albo funkcjonuje, albo nie. Bardzo częstym błędem, i nie, i nie powiem, że nigdy takiego błędu w życiu nie popełniłem, jest fetyszyzowanie dokumentacji, mm -hmm. czyli zafiksowanie się autora na czymś, co przeczytał. I wydaje mu się to tak ważne, że musi o tym światu y, całemu opowiedzieć. A efekty bywają takie, że powiedzmy policjant goni przestępcę. Biegnąc ulicą, mija zabytkową kamienicę, zaprojektowaną w roku 1860 przez projektanta takiego a takiego, a zakupioną przez kupca Goldsteina, który następnie sprzedał ją komuś. Za rogiem nasz bohater, cały czas goniąc złodzieja, widzi kamienicę dla odmiany secesyjną z pięknymi gzymsami. No tak, rozumiemy się. Tak. Oczywiście ja przesadzam, aż tak nikt o zdrowych zmysłach nie pisze, ale chodzi mi o kierunek. Jasne. Przywołałeś właśnie Maciejewskiego, i to jest druga, drugi element, czyli tworzenie postaci. Dobrze, że wcześniej zapytałeś o świat, bo to jest bardzo ważne, że bohater i świat muszą w jakimś sensie wchodzić ze sobą w interakcję albo pasować i pomagać sobie w ten sposób, znaczy raczej świat bohaterowi niż odwrotnie. Albo wręcz przeciwnie. Ten świat ma być dla bohatera nieprzyjazny, groźny, przy, y, 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 irytujący, y, przeszkadzający mu na y, każdym kroku. Ja akurat wymyśliłem sobie, że mój bohater, komisarz Maciejewski, będzie trochę taki jak Lublin. Będzie z Lublina i w związku z tym będzie takim miastem z ambicjami, ale bez przesadnych sukcesów. <grytanie> I y, to trafna diagnoza, y dość. I y y właśnie y, dzięki temu y, ten bohater i to miasto wchodzą ze sobą w rozliczne y, y, interakcje czasem dobre, czasem złe, y, czasem korzystne, czasem niekorzystne. Ale dl dlaczego to jest. Y Istotne, bo to nie jest wszystko jedno, gdzie umiejscowimy naszego bohatera. Znaczy, teoretycznie każdego można wysłać nawet i na biegun północny. Tylko pytanie, czy ty bądź ja na tym biegunie północnym mielibyśmy cokolwiek do roboty poza marznięciem, a to nie jest chyba przesadnie ciekawe. Więc chodzi o tę interakcję. Czyli wracając do pytania o przestrzeń, o detal, jest to obojętne, czy detektyw, śledząc przestępcę, przechodzi obok kamienicy secesyjnej czy niesecesyjnej, kamienicy, która ma piękne łuki, lub brzydkie łuki, zaczyna mieć to sens dopiero w momencie, gdy jeden z tych łuków oderwie się i spadnie mu na łeb. No tak, ale te, ta postać musi, być, musi mieć takie cechy, że czytelnik w nią uwierzy znowu. Ach tak, no oczywiście. I tu, na to są dwie szkoły. Falenicka i Otwocka. Falenicka i Otwocka. E, szkoła statystyczna i spektakularna. E, w, wielu autorów i słusznie w, buduje postacie myśląc mniej więcej w taki sposób. Mało jest w kryminale dobrych postaci kobiecych, więc napiszę o kobiecie. To jest pierwsza myśl. Nie wiemy oczywiście jeszcze, czy ta kobieta ma sens, czy nie ma sensu, jaka ona jest, ale ważne, żeby to była kobieta, bo jest mało kobiet. Na Zachodzie bardzo modny jest profiler. No to napiszę o profilerze, bo w Polsce jeszcze profilerów jest mało. I nie ma nic złego w tym y, sposobie podejścia, jakkolwiek y, 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 trzeba przemyśleć, czy ja rzeczywiście umiem napisać o kobiecie, czy umiem napisać o, o profilerze. A szkoła statystyczna jest wręcz przeciwna. Policjanci są. Tacy, więc napisze o statystycznym, o wiarygodnym, realistycznym policjancie. Jasne, tworzenie literatury każdej, nie tylko kryminalnej, nie może ograniczyć się, zatrzymać na poziomie czystej statystyki, bo nie byłoby to ciekawe. Nawet przestępstwo literackie musi być, jakieś lepsze, fajniejsze, ciekawsze niż prawdziwe przestępstwa, no bo prawdziwe przestępstwa są na ogół dokonywane z użyciem sprzętu AGD i nie ma w tym nic ciekawego. Ale chodzi o pewien balans, o pe chodzi o, o takie główne kierunki. I ja sobie myśląc o tym przedwojennym Lublinie, uzmysłowiłem sobie, że Lublin był miastem statystycznym, w samym środku Polski, w którym się wszystkie polskie problemy odbijały, odbijały którego struktura społeczna była bardzo typowa dla polski statystycznej, więc muszę sobie wziąć postać Realistyczną, statystyczną, ale zarazem, ponieważ chciałem, żeby to był czarny kryminał, to mocno wzorowałem się na takich bohaterach jak Chandlera, czy Hameta, i tak próbowałem pożenić realistycznego polskiego policjanta z takimi właśnie postaciami. Bardzo ważne też było dla mnie wymyślenie, może nie w szczegółach, detalach, ale w backgroundu, tła, zaplecza, czy też po prostu historii, życiorysu yy, bohatera. Maciejewski wymyśliłem niech sobie będzie rówieśnikiem XX wieku, niech się urodzi w 1900 roku, no i przeżyje to wszystko, co ludzie stąd yy, między rokiem tym 1900, a, a, a tam powiedzmy 30 yy, przeżywali. Gdy to sobie zaplanowałem, no to już widziałem zarówno kierunki rozwojowe jak i wszelkiego rodzaju blizny, jakie mój bohater może nosić. Blizny związane z historią, związane z kryzysem, związane z wojnami, związane także ze specyficznym sposobem wychowania, jakie wówczas otrzymywano. A jeżeli jeszcze domyślimy sobie do tego, że jego rodzice byli bojowcami PPS-u w 1905, no to jakiś rodzaj sieroctwa, półsieroctwa, czy też Roli kombatanta w rodzinie. Wydało mi się to bardzo, jakby, po pierwsze, trafne historycznie, ale zarazem zapytywałem samego siebie o to, jak to rezonuje w naszej pamięci czytelnika współczesnego. No więc, znów pomyślałem sobie, no, bojowiec z 1905 z PPS-u, a powiedzmy, my jeszcze, część z nas pamięta w rodzinie bliższej czy dalszej, na przykład zaangażowanych członków Solidarności, których internowano, i nie chodzi mi o to, żeby każdy mógł się przejrzeć w Maciejewskim, ale chodzi mi o taką reakcję, jaką zdarzyło mi się kilka razy od policjantów usłyszeć, którzy czytali moje kryminały, że no proszę, no to jest zupełnie jak u nas na komisariacie. No tak, to ciekawe, powiedziałeś. Tutaj zadam takie pytanie. A ile jest Marcina Wrońskiego w Twoich bohaterach? A niewiele, właściwie nic. Ja sobie tylko chyba w jednej książce. Tak, w, w, czasie w czasie Herkulesów się pojawia, tak. pojawia się Wroński. Tak, pozwoliłem sobie stworzyć postać Wrońskiego jako szkolnego kolegi Maciejowskiego we wspomnieniu. Zresztą niezbyt istotnego, chodziło tylko o to, że Wroński napisał coś na tablicy. Ale tylko tyl, tyl na jedną rzecz zwró zwrócę uwagę, że to jest jakby żart literacki podwójny, ponieważ wspomnienia Maciejowskiego to jest oczywiście tylko. Tylko, tylko jeden z wątków, i to jeden z bardziej pobocznych wątków historii kryminalnej, która dzieje się w, lat, w latach 30., ale gdy zapytałem siebie, w jaki sposób pisać te wspomnienia, no bo one są napisane trochę innym stylem, sięgnąłem do, do wspomnień niebieskiego mundurka Wiktora Mulickiego. To jest jedna z takich klasycznych powieści o uczniach, o gimnazjalistach. To się akurat dzieje w końcu XIX wieku. Ja to trochę. Tutaj mamy czasy trochę inne, ale niedużo inne. I właśnie u Gomulickiego też występuje Wroński. No dobrze, ale żeby pisać kryminały, to trochę trzeba wiedzieć o tym świadku przestępczym i, i, i metodach policyjnych. Skąd ty w ogóle taką wiedzę czerpiesz? Jeśli chodzi o odniesienia do tego, jak przestępstwo. Przebiega w ogóle na ogół. No to tutaj nie jest to zbyt skomplikowane, bo przestępstwo z lat 30-X wieku nie różni się jakby zasadniczo, strukturalnie od przestępstwa obecnego. To znaczy, to są detale związane z narzędziologią, ale nie z tym nie z a nie z psychologią. Natomiast jeśli chodzi o metody śledcze, sposób funkcjonowania policji, no to tego musiałem się faktycznie. Wszystkiego nauczyć. I znów nie wiem, czy odważyłbym się zacząć pisać Morderstwo pod Cenzurą, tam w 2006 bodajże roku czy 5, gdyby nie to, że chwilę wcześniej wyszła drukiem praca habilitacyjna Roberta Litwińskiego, historii policji w dwudziestoleciu międzywojennym w województwie lubelskim, która była w moją Biblią, bo dzięki niej dowiedziałem się, jak. Ta policja funkcjonowała w rzeczywistości i miałem rozmaite punkty odniesienia. Mogłem porównać czasy, obecne do, do tamtych właśnie i mojego bohatera w tej policyjnej strukturze umiejscowić, a także skonfrontować. Skonfrontować na przykład z przełożonymi, którzy byli jacyś i którzy często są wzorowani na rzeczywistych oficerach lubelskiej policji z tamtych lat, ale luźno. Ale też istniało coś takiego jak słownik gwary złodziejskiej, tak? Tak. czy przestępczej, jak to się. To I to zdaniem. nie jeden. A oprócz tego istniały podręczniki służby śledczej, z których też można się dowiedzieć wiele o I korzystałeś z tego. przykłady ciekawej gwary złodziejskiej z tamtych lat, które dzisiaj by nikt nie zrozumiał. Czyli znaczy jest jedno słowo, o ile wiem, nieużywane już poza Lublinem w latach 20 czy 30., to Buchta. Buchta, czyli więzienie na zamku. Aha. Owszem, takie słowo jeszcze w XIX wieku jako jeden z synonimów więzienia znalazłem w jednym z tych słowników, nie pamiętam już którym. A to, że ono funkcjonuje w latach dwudziestolecia międzywojennego w Lublinie, to dowiedziałem się z, od Czechowicza, od Józefa Czechowicza, który przecież oprócz tego, że był poetą, to był dziennikarzem i napisał kiedyś taki tekst o lubelskim slangu. A ty podjąłbyś się w ogóle napisania kryminału współczesnego? Gdybym musiał, to bym się podjął, ale nie czuję takiej potrzeby. Przede wszystkim dlatego, że to nie ja powiedziałem, to powiedział Mariusz Czubaj, a ja z tego wyciągnąłem ostateczne wnioski, że odkąd wynaleziono telefonie komórkową, to kryminał się skończył. No bo rzeczywiście się skończył. Znaczy, oczywiście autorzy sobie z tym poradzili, ale zauważ, ileż można kryminalnych intryk zaplątać wokół prostaty tego faktu, że bohater A wie coś, czego nie wie bohater B, a ich różnica w informacjach wiąże się tylko z tym, że są dwie ulice dalej. Dziś w dobie telefonów komórkowych jest to absolutnie niemożliwe. Więc już dramaturgia siada. To jest może taki trochę żarcik, natomiast co zniechęca mnie do pisania o współczesności, to to, że współczesność dzieje się bardzo szybko. I gdybym miał napisać po prostu kryminał, czyli zagadkę, kto kogo zabił i dlaczego, to ona jest oczywiście do możliwa do wykreowania w każdych czasach. Ja jednak wierzę, Wyższy sens, wyższy wymiar kryminału, czyli taki, że ten gatunek że zbrodnia i dochodzenie śledztwo jest jedynie zachętą, wabikiem czy przynętą dla czytelnika, żeby w tę książkę zaczął czytać. I żeby przy tej okazji zastanowił się nad jakimiś problemami społecznymi, politycznymi, historycznymi czy innymi. Hmm. I problemy współczesne zmieniają się dla mnie zbyt szybko. <grym> Rzeczywiście, tak jest. Chyba wszyscy mamy trochę za szybko. Wrócę do tej serii z Maciewskim, bo to jest dziesięć książek, tak? I ty zakończyłeś już tą serię? Tak, jakkolwiek powiedziałem niedawno w wywiadzie, że do postaci Maciejewskiego zamierzam jeszcze wrócić. Ale ten, ten cykl uważałem za zakończony właśnie dlatego, że nie miałem już fabu, które by funkcjonalnie pasowały do tamtego świata. Mhm. Wokół tej serii stworzyła się taka spora społeczność fanów, chyba. Nie masz takiego z ich strony presji, żebyś jednak tego Maciejewskiego dalej ciągnął? Tak, oczywiście, że mam. Trochę jak w Mizery, tak? Oh, nie, no aż tak to nie. I to bardzo nie. To, 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 to wszystko się odbywa bardzo kulturalnie. Także czytelnicy bardzo często pytają o, o to, czy na pewno nie, nie mógłbym napisać kolejnego Maciejowskiego. No i też wiele osób ucieszyło się z, z tej informacji, że, że zabieram się za kontynu kontynuację. Ale nie mam pojęcia, w ile jeszcze znajdę ciekawych hmm. spraw, którymi mógłby się zająć Maciejewski, czy obok których mogłoby się zdarzyć y, jakieś zdarzenie kryminalne. Hmm. Na razie mam dwa pomysły, tylko Wy, Czyli zobaczymy. Z, można powiedzieć, że praca w takiej serii, w jakimś ciągu, też trochę nakłada ograniczenia. Dla mnie tak. Ale to wszystko zależy od tego, czy jesteśmy wyznawcami szkoły Otwockiej czy falenickiej. <laughs> Ponieważ y, wielu i to naprawdę znakomitych autorów, zarówno. Żyjących, jak i już dawno nieżyjących klasycznych, pisało przez całe życie jedną książkę. No, Agatha Christie akurat pisała dwie: jedną o Puarocie, jedną o panie Marple. Ale pomimo faktu, że y, przecież tych powieści napisała mnóstwo, to tak naprawdę są to dwie powieści. I nie ma trzeciej. Znaczy nie, przepraszam, jest jedna trzecia taka historyczna, która dzieje się w starożytnym Egipcie, ale ja jej akurat nie czytałem, więc nie, ja nie też wypowiem nie. się na ten temat. Wiem tylko, że taka powieść jest. A powiedz mi, jak piszesz te mm, kryminały, to nie masz takiego poczucia, że czasem możesz komuś podsunąć jakiś pomysł? Nie. Mm -hmm. Nie, absolutnie nie. Ja w ogóle nie wierzę w tego rodzaju moc sprawczą, a rewelacja tam sprzed lat, że przestępca opisał w kryminale zbrodnię, którą popełnił, które coś się stało wielką sensacją, i też niektórzy moje koleżanki, koledzy po piórze mówili, że to jest w ogóle ciekawe. Wiem, szczerze, ja w tym widzę sam papier. To jest w ogóle nieciekawe. To zapytam cię o taką kwestię kreatywności w przestępczości. Nie istnieje. Nie istnieje? To znaczy istnieje, ale... A ja mi się w wydawało, w to, że to jednak trzeba się wykazywać kreatywnością. Oczywiście. Trzeba wymyślać przestępstwo doskonałe. No właśnie. Czy istnieje w ogóle przestępstwo doskonałe yy, według ciebie? No oczywiście, że nie istnieje. Ale to, tak jak powiedziałem ci wcześniej, przestępstwo popełnia się sprzętem AGD po pijaku. Człowiek, który... Trzy razy się zastanowi, prawdopodobnie dojdzie do wniosku, nie że nie warto. Y a jeśli, no tak, bo mówimy o takich przestępstwach jak dom z papieru, tak, takich jakimś super napadzie na bank, żeby się ustawić do końca życia. To są świetne fabuły, cudownie się je ogląda, ja jestem pod wielkim wrażeniem kreatywności, a przede wszystkim precyzji scenarzystów tworzących no takie tak, historie. W czy życiu kisarzy. by to chyba jednak nie przeszło. Nie, w życiu by to nie przeszło. Po prostu zbyt wiele jest um, miejsc. Gdzie, na to popełnienie, może pójść nie tak. gdzie może później, tak. Jeszcze w, w, w Domów z papieru, jakby cała ta historia polega na tym, że co chwila jakiś błąd y, jednak wyłazi, ale y, znajdujemy na to remedium. Bohaterowie znajdują na to y, kontr y, sposób. No ale to w życiu to wygląda inaczej. Jasne. Mówisz, że ktoś, kto kocha czytać książki, nie powinien zabierać się za ich pisanie. To a, prawda. A, tak. a jednak uczysz kreatywnego pisania. Ale to zdanie powtarzam na każdych zajęciach. No to wytłumacz się trochę z niego. <laughs> Dlaczego znaczy, tak jest? Yy, no bo wtedy przestanie kochać czytać. Bo tak jak nie do końca można zachować wręcz dziecięcą świeżość odbioru czy, czy, czy literatury, czy, czy, czy teatru, czy filmu. Jeżeli się ma jakiekolwiek pojęcie od, o strukturze tego, wtedy już zaczynamy myśleć innymi kategoriami, co jest do pewnego momentu bardzo pociągające, bo ja aha, i zachwycam się przebiegiem akcji. I znam i, warsztat. I znam warsztat i widzę, jak to zostało ułożone. Ale to tylko do pewnego momentu działa, potem już nie. Jeżeli piszę kryminały, to naprawdę ostatnim, co mi przychodzi do głowy, dla rozrywki jest czytanie kryminałów. Tak jak y, przypuszczam, że ostatnią rzeczą, na jaką ma ochotę górnik po jest przerzucanie w piwnicy węgla. Zdecydowanie. <laughs> I powiedz mi trzy rzeczy, których można się nauczyć na twoich warsztatach. Planu, struktury i dyscypliny. Zauważnie wspomniałem o kreatywności. No właśnie <laughs> y, bo y, 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 kreatywność, y, każda osoba, która na taki kurs przychodzi. Ma. Gdyby nie miała, to by nie przyszła. Gdyby nie czuła takiej potrzeby, to by nie przyszła. Zresztą kreatywność ma każdy, tylko w różny sposób ukierunkowaną. Ale właśnie wracając do tego, kochasz książki, nie pisz. To dlatego o tym powtarzam na kursie, ponieważ to są kursy zawodowe. No to mówię też o autentycznych problemach no, o trudnościach, które też wiążą się z pisaniem na serio, z pisaniem zawodowym. No bo ty, jesteś, ty się z tego utrzymujesz, żyjesz z pisania, więc jak twój model biznesowy wygląda? Ach, w, tu przede wszystkim dla większości osób i dla mnie na początku też było pewnym problemem, że nie dostaję pieniędzy miesiąc w miesiąc, ale dostaję je na przykład raz na rok. Czy dwa razy. Czy jednego roku bardzo dużo, a drugiego roku bardzo mało, bo akurat tak się umowy spiętrzyły. Trudno też mówić o jakimś modelu biznesowym, w sytuacji, gdy rynek literacki zmienia się bardzo i to szybko. Ja zresztą w ogóle nie poruszam na swoich kursach takiego tematu, jak rozmawiać z wydawcą, jak negocjować z wydawcą. Uważam to przede wszystkim za. Nie moją rolę, a druga rzecz, pewnie są lepsi eksperci od negocjowania umów, a poza tym to, co powiem rok później, może już nie być aktualne. Natomiast niewątpliwie ten w, w zawód przede wszystkim powoduje, że my już inaczej podchodzimy do czytania do czytania, zwłaszcza dla przyjemności. A poza tym. Jak się zostaje artystą, to człowiek dziwaczeje i na to też trzeba, o tak. tym też trzeba pamiętać. To różnie poprawkę. mówią, że to nie wiadomo, co jest pierwsze. I tak, rzeczywiście. Widocznie jakieś zadatki już wcześniej miał. Tak, prawdzie dzień dobry zawsze mówił, ukłaniał się na klatce schodowej, ale źle mu z oczu patrzył. No dobrze, a jakby ktoś chciał pójść w takie ślady jak twoje nie? i pomyśli o wydawaniu, pisaniu książek, na przykład jakiś fiction to jaką radę byś mu dał? Jeżeli dopiero o tym myśli, żeby stworzył bohatera wielorazowego użytku, to jest bardzo ważne, ale też, żeby tak jak mówiłem wcześniej, pytałeś mnie o miejsce, o, o bohatera, o ich, ja wspomniałem o ich relacjach, ale żeby sobie zrobił plan. No dobrze, no może nie w 60 książek, które za zamierza w życiu napisać, ale niech sobie tego bohatera i jego możliwe kolejne działania, jego fabułek, które można o nim stworzyć, żeby chociaż z grubsza wymyślił ich ileś. No a potem bardzo porządnie opracował tę pierwszą, zanim ją napisze. A garść jakichś trików pisarskich? Czy nie ma tak drogi hmm. na skróty? To jest przede wszystkim temat na długą rozmowę. I te triki zależą też jakby od tego, co robimy. I to, I to nie jest tak, że ja mam na przykład wymyślone zajęcia, że teraz przez godzinę będziemy rozmawiać o trikach literackich. Nie, nie, no tak, tak nie jest. Bo tych trików jest niesamowita ilość. I dopiero w momencie, gdy moi kursanci, studenci mają jakiś konkretny problem yy, ze, swoim, yy, ze swoim tekstem, to w tym momencie dopiero mówimy o trikach, że można tak, można tak, można inaczej. To po prostu zależy od sytuacji, od, zależy, zależy od tematu. No, jedyne, co mógłbym jeszcze dodać, to że jeżeli chcemy pisać akurat kryminał, to trzeba mieć świadomość, że kryminał to jest przynajmniej formalnie, strukturalnie, najwyższy stopień rozwoju powieści. A więc najwyższy stopień skomplikowania, jeśli pisanie romansu obyczajowego z całym szacunkiem, bo ja nie mówię, że to jest głupi gatunek, nie, tylko on się rządzi innego rodzaju komplikacją. I o ile porównałbym yy, romans obyczajowy do budowania domu, no to kryminał do budowania wysokościowca. No tak, tam się musi wszystko spinać. By... I nie może być żadnego, żadnej sprzeczności, bo się wszystko zawali. zawali. I tych elementów, które mają tę strukturę wiązać, a być niezauważalne, bo przecież my nie wiemy, nie wiemy tak naprawdę, mieszkając na przykład w wieżowcu, jak to się dzieje, że on stoi. Ale stoi na ogół. Dobrze, no to słuchaj, tak wiemy, że Maciejewski może jeszcze gdzieś tam wróci, ale twoje ambicje na przyszłość. No właśnie to, to napisanie tego 11 Maciejewskiego to, to, to przede wszystkim, ale też dalsze yy, zanurzanie się w teatr. Nie chodzi tutaj o to, yy, że. Yy, Zaczęło mi się źle wieść na rynku powieściowym, więc postanowiłem zmienić zawód. Naprawdę odkryłem w sobie autentyczną miłość do teatru, a ponieważ człowiek po 50 powinien już patrzeć nie tylko na to, co daje mu chleb, ale też na to, co daje mu przyjemność, zadowolenie. Stąd też chciałbym więcej teatralnych rzeczy. No to pisać. czekamy z niecierpliwością. Wiadomo, już jakieś takie przynajmniej mgliste plany są, kiedy, co i jak. Nie, nie, na razie, nie, na na razie, razie nie? nie. W sferze marzeń. W sferze marzeń, a, a też ja mam spore zaległości powieściowe, no bo mimo wszystko sztuk, w których brałem udział trochę w ostatnim czasie, było, jak chociażby w zeszłym roku Ryngraf, też na podstawie jednego z opowiadań o Maciejewskim No, a powieści nie napisałem dawno. Więc teraz najwyższy czas. No to czekamy. Zanim skończymy, to jeszcze pięć szybkich pytań do ciebie. W twoim osobistym doświadczeniu, przekonaniu, własna definicja kreatywności. Ojej, dla mnie wymyślanie to jest jak oddychanie. W ogóle nie wyobrażam sobie, że można być niekreatywnym. Nie umiem zdefiniować oddychania. Tak. Jakbyśmy mieli robić to świadomie, byśmy umarli. Z całą pewnością. <laughs> Jedna rzecz, która sprzyja kreatywności. Spokój. A jeden morderca kreatywności. Wyczerpanie. Bo tak miałem w głowie kilku, ale starałem się znaleźć tego najważniejszego. Wyczerpanie, zmęczenie, znużenie. Mhm. A jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym. Kłamstwo. Dobra. A jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność. A to będę banalny, bo to ma być rada dla każdego, tak. nie tylko dla powieściopisarzy. Tak. Prowadzi dziennik. To jest coś kreatywnego dla każdego. Każdy? Dziennik czego? Co tam pisze? Siebie. Się Co się zdarzyło danego dnia. Bo oczywiście nie mam na myśli zapisków typu godzina 13, obiad, ale jakichś... Kilku znaniowych opisów dnia, pomijając fakt, że jest to kreatywne w tym sensie, że rozwija w, to w nas czy podtrzymuje zdolność opowiadania, to właśnie brak takich zapisków, bo co tu pisać banalne mam życie nierzadko powoduje trudności w, w, u przyszłych pisarzy. Gdybym chciał opisać historię swojej rodziny. Staję przed istotnym problemem. Wiem tylko to, co jest na zdjęciach i w pamięci. Nie mam żadnych zapisków, żadnych dokumentów, no poza, wiadomo, dokumentami urzędowymi, które by mi powiedziały o tym, jaki stosunek do świata miał mój pradziadek. Przecież są ludzie, rodziny, w których jakieś takie zapiski lepsze, gorsze, sprawniejsze czy, 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 czy bardziej naiwne pozostały to jest po prostu dokument. Chociażby dlatego warto taki dziennik tworzyć, no bo może dziecko, wnuk, prawnuk czy w jakiś tam jeszcze dalszy potomek kogoś z naszych słuchaczy będzie chciał napisać historię swojej rodziny. Jeżeli to będzie prawnuk, no być może jeszcze będzie miał jakieś tam pojęcie o pradziadku, pra, prababci, ale dalszy potomek nie. I dla niego fakt, że na obiad był barszcz, a nie pigułka barszczowa może być niesłychanym, nieciekawym odkryciem za tak, 150 lat. To prawda. O ile ktokolwiek będzie wiedział jeszcze, co to jest barszcz. Na przykład. A jeśli jeszcze w dodatku z takiego dziennika dowie się, że e, najlepszy e, barszcz e, to e, robi ciocia Marysia? Tak i czy te buraki to w ziemi rosły. Kiedy? O właśnie, no to już jest jakaś naprawdę yy, ciekawa historia. Dobrze, fakultatywnie jak chcesz swobodna wypowiedź na temat kreatywności, proszę bardzo. Nie chcę, nie po chcę. co nie mam się swobodnie okay. wypowiadać, skoro <laughs> mogę odpowiadać na pytania. Dobrze, to przypomnij, gdzie można zobaczyć to, co ty robisz, co to ty tworzysz. Yy, no. Przede wszystkim zapraszam na moją stronę www.marcinwronski.art.pl lub na facebook.com/marcin.wronski. Tam państwo dowiedzą się, co zrobiłem, co ewentualnie jest w planach, co się wydarzyło i co się wydarzy. A kiedy już napiszę w Maciejewskiego numer 11, to wtedy zapraszam.

No, i na Facebooku chyba też są, i yy, tam będzie można zobaczyć te twoje teatralne sprawy, czy nie? Yy, czy na Facebooku raczej? Raczej nie. Tam być hmm. może coś, ktoś na YouTube w, y, jakieś fragmenty nagrał. Yy, y, natomiast, y, no, no nie, żeby zobaczyć teatr, trzeba pójść do teatru wtedy, kiedy będzie to grane. No tak, dobra, ale informacja o tym to będzie. Yy, ale jak najbardziej <grym> to, 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 to o takie rzeczy to nie to. Jasne. to dbam. A powiedz mi, czy na tej twojej stronie są? też informacje o warsztatach, czy to trzeba gdzie indziej wziąć? Tak, wejść? jak najbardziej. Gdy, okay. gdy no. one mają się odbyć, to, to są zawsze informacje. Znakomicie. Mamy na Facebooku grupę skupioną wokół podcastu. Wiem, że ty w niej jesteś. Tak. Także zapraszam cię serdecznie, żebyś tam swoje rzeczy, co tam uznasz za stosowne, wrzucał. Bardzo chętnie będziemy to czytać. Dziel się swoimi działaniami. I cóż, ja Ci bardzo serdecznie dziękuję, Marcinie, za, za tę rozmowę. Świetnie się bawiłem, dużo rzeczy się też dowiedziałem. Wielkie dzięki. Cieszę się, że nie zmarnowałeś czasu. Ja tym bardziej nie. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo serdecznie dzięki. Dziękuję. Tobie, słuchaczko i słuchaczu, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Polub, subskrybuj, komentuj. Zajrzyj na tytutworzysz.pl Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.